Witajcie! Z tej strony Kwieciński Krzysztof. Chciałbym Wam pokazać, jak w praktyczny sposób przy pomocy narzędzi z masażu tkanek głębokich pozbyć się bólu głowy. Jeżeli chodzi o pracę z obszarem czaszki, twarzoczaszki, potylica, warto u pacjenta najpierw zobaczyć, jak pracuje jego powięź. Jeżeli chodzi o czoło, to jest mięsień, który wchodzi w skład czepca ścięgnistego oraz tylnej taśmy. Więc zaczniemy sobie od oceny palpacyjnej, gdzie mamy restrykcje, gdzie mamy ograniczenie, bo w tym kierunku będziemy chcieli tą powięź uwalniać. Jeżeli chodzi o taką globalną ocenę, ja praktykuję sobie chwyt na potylicy, drugą ręką globalnie na szczycie czaszki i przesuwam sobie najpierw prawą ręką do czoła, później do tyłu czaszki. Następnie ręką, którą mam poniżej czaszki, czyli na potylicy, ruszam w kierunku doogonowym i później dogłowowym. I sprawdzam, gdzie mam te pierwsze ograniczenia. Jeżeli wyjdzie mi, że mam ograniczenie do czaszki i na potylicy doogonowo, to rozszerzam swoje dłonie i tak utrzymuję przez około minutę. Natomiast jeżeli mam kierunek do czoła i rękę na potylicy mam również dogłowowo kierunek, to obydwa te kierunki próbuję sobie wybrać u pacjenta. Biorę pod uwagę to, że taki ruch, taki chwyt może przybliżać brodę do mostka, więc mówię od razu pacjentowi, że gdyby chciał przełknąć ślinę, czy żeby czuł taki efekt lekkiego duszenia, to żeby zgłosił mi to i ja wtedy będę wychodził z tego chwytu, bo może to być po prostu niekomfortowe dla naszego pacjenta. Jeżeli kierunek jest zarówno doogonowy i ręka na potylicy również jest w kierunku doogonowym, to przesuwam sobie najpierw jedną rękę, a potem dobieram sobie drugą. I w tym chwycie również pozostaje około minutę. Może się zdarzyć tak, że będę miał kierunek doogonowy i moja ręka na potylicy będzie miała kierunek dogłowowy. I wtedy przybliżam sobie te ręce do siebie. Również utrzymuję ten kierunek około minuty. Jeżeli ten ruch będzie niezaburzony, nie będę czuł, że jest jakaś restrykcja, to mogę wstępnie wykonać technikę w dowolnym kierunku, takim, jaki Tobie pasuje, z tego względu, że chcemy wstępnie zabodźcować receptory, które są w powięzi, które są w skórze, żeby one już początkowo zaczynały pracować dla naszych technik. Jeżeli wykonam te techniki, to mogę teraz sobie w dowolnej kolejności przejść albo na pracę z mięśniem czołowym, albo mogę pozostać i praktykować sobie tutaj pracę na mięśniu skroniowym. Zaczniemy sobie tutaj od mięśnia skroniowego, ale tak jak powiedziałem, dowolność Waszej pracy jest taka, jaka będzie Wam pasowała. Kierunek pracy ja na początku zaczynam sobie w kierunku dostawu skroniowo-brzuchowego, w kierunku kości jarzmowej, bo tam będzie nam przyczepiał się mięsień skroniowy. To nie jest tylko mięsień, który leci nam w okolicy skroni, ale on wyściela nam tutaj cały bok czaszki, więc chcemy sobie globalnie palce rozszerzamy i kierujemy je sobie właśnie od mniej więcej połowy czaszki, wysokości między uchem a szczytem tutaj czaszki, przesuwamy sobie w kierunku do kości jarzmowej. Jeżeli przejdę poniżej kości jarzmowej i będę szedł dalej w kierunku kąta żuchwy, to już będę pracował sobie z mięśniem żwacz. Natomiast ten mięsień opracujemy sobie później. Na początku skupmy się na tym mięśniu skroniowym i na mięśniu czołowym. Ile taką pracę wykonuję? Około 2 minuty. Mogę sobie również liczyć, że to jest takich 5 do 10 takich przejazdów w tym kierunku. Tempo takie, żeby nie było za szybko. Ja nie chcę się prześlizgiwać po tym mięśniu. Ja chcę czuć, że moja dłoń delikatnie przesuwa się po tym mięśniu, a ten mięsień jakby delikatnie muska moją dłoń. Jeżeli wykonam te techniki, to mogę przejść sobie w drugim kierunku, czyli będę przechodził sobie od łuku jarzmowego w kierunku do szczytu czaszki. To jest taka technika, gdzie chcemy się zahaczyć i powolutku właśnie iść w kierunku do góry. Znowu, zasada taka sama, żeby skóra przesuwała nam się po naszych opuszkach. Możemy również wykonać taką technikę, że będziemy sobie szli od góry czaszki w kierunku łuku jarzmowego i jednocześnie poprosimy naszego pacjenta, aby otwierał buzię. To jest taka technika, że idziemy wraz z ruchem tkanki. I my jej wtedy pomagamy, czyli idziemy do rozciągania tkanki. I również, kiedy skończymy tą technikę, prosimy pacjenta, żeby zamknął buzię. I znowu, zaczynam sobie od początku i z ruchem naszych dłoni pacjent otwiera buzię. Takich przejazdów, takich technik możemy wykonać właśnie od 5 do 10. Myślę, że to będzie wystarczająca ilość. Inną technikę możemy zrobić tak zwane zahacz się i rozciągnij.
Czyli idziemy w kierunku od kości jarzmowej w kierunku góry czaszki, a w tym czasie pacjent będzie otwierał buzię. Czyli działamy w dwóch kierunkach. Tak, czyli ja się zahaczam, wybieram sobie luz tkankowy, idę powolutku do góry, a w tym czasie Piotrek otwiera swoją buzię. Nie spieszę się, robię to powoli. Ok, zamknę buzię i robimy to ponownie. Tak? Czyli znowu wybieram luz tkankowy, zahaczam się i pociągam mięsień skroniowy tak, do siebie. W tym czasie Piotr otwiera buzię. Super, dzięki. I to jest właśnie technika, gdzie my próbujemy działać w jednym kierunku, a poprzez to, że pacjent otwiera swoją buzię, on tą tkankę rozciąga. I na takich właśnie rozciągniętych tkankach te techniki zachodzą głębiej, one mają troszeczkę lepsze efekty, niż tylko byśmy pracowali w takich ruchach bez udziału czynnego pacjenta. Przejdźmy sobie teraz na pracę z mięśniem czołowym. Na początku musimy sobie ocenić, w którym kierunku w ogóle musimy podjąć naszą pracę. Przykładamy sobie dłonie opuszki palców na czole pacjenta. Mogę zobaczyć, jaki jest ruch w kierunku nosa i jaki jest ruch do mnie. Potem mogę sobie ocenić, jak prawa ręka przesuwa się właśnie w prawo, a jak lewa w lewo. Robię to oddzielnie, tak? Nie robię tego naraz, tylko sobie sprawdzam, jak w jednym kierunku i jak w drugim kierunku. Tutaj widzę, że będę pracował w dwóch kierunkach. W kierunku lewym i w kierunku do siebie. Na początku wybieram sobie jeden kierunek, nie pracuję w dwóch. Wybieram sobie jeden kierunek, w którym chcę. Zacznę sobie od tego kierunku, który był do mnie. Tak, czyli zahaczam sobie opuszki palców na czole i powolutku pracuję w kierunku linii włosa. I powtarzam kilka razy tą technikę. Jeżeli chodzi o taki czasowy przebieg tej terapii, to również jest około 2 minuty. Z tego względu, że po takim czasie receptory, które są zawarte w tkance, one bardzo fajnie zaczynają działać, fajnie dostają właśnie bodziec do tego, aby się zacząć rozluźniać. Jeżeli wykonam tą pracę w tym pierwszym kierunku, to sprawdzam, czy ten drugi kierunek, który był ograniczony, poprawia się. Jeżeli tak, to znaczy, że ten kierunek do głowowy, ten kierunek do mnie, jest odpowiedzialny za to, że ten ruch w lewo również się ogranicza. Więc mogę sobie to kontynuować, bo widzę, że ta praca przynosi fajny rezultat. Ale dodatkowo, tak kosmetycznie, będę również stymulował ten ruch w kierunku lewym. Jedną ręką, tą w tym przypadku prawą, trzymam sobie, blokuję tkankę, a drugą ręką wykonuję swoją pracę. Tak, czyli jedna dłoń stabilizuje, druga wykonuje technikę. Mogę oczywiście przejść sobie tutaj nawet na mięsień skroniowy, tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Jedynym ograniczeniem jest Twoja fantazja, bo kwestia jest taka, że jeżeli mówimy o takich technicznych kwestiach, to można powiedzieć, że pracujemy tylko i wyłącznie wokół mięśnia. Natomiast jeżeli popatrzymy na powięź, to trudno powiedzieć, gdzie ona się zaczyna, a gdzie ona się kończy. I czasami może być tak, że ta restrykcja z tego czoła przejdzie nam na mięsień skroniowy i tak jak mamy włókna mięśnia skroniowego, one są ustawione w ten sposób. Ale my możemy wykonać technikę w poprzek jego włókien. I tak samo po drugiej stronie. Możemy to robić obustronnie lub jednostronnie. Tutaj naprawdę nie ma żadnych ograniczeń co do tego. Sprawdzam sobie po wykonanej technice, czy kierunek, który wykonywałem, czy w ogóle przynosi rezultaty. I tutaj widzę, że ten kierunek dogłowowy bardzo fajnie się poprawił, natomiast ten kierunek w lewo potrzebuje troszeczkę więcej czasu. Bardzo możliwe, że muszę po prostu popracować dłużej z tym mięśniem, natomiast może być tak, że mięsień, jeżeli chodzi o czoło, będzie miał powiązanie właśnie z mięsieniem skroniowym, może nawet z mięśniem okrężnym oka, może również to napięcie w tym obszarze wynikać z napięć z okolicy stawu skroniowo-żuchwowego. Dlatego teraz przejdziemy sobie na pracę, jakim jest mięsień żwacz i będziemy pracowali w jego obszarze. Mięsień ten przyczepia się tutaj do łuku jarzmowego i później kończy się na łuku, na kącie żuchwy. Więc będę swoją technikę opierał o właśnie te dwa elementy, te dwa punkty. Czyli palpuję sobie, gdzie mam łuk jarzmowy, i od tego łuku jarzmowego idę w kierunku kąta żuchwy. I tutaj również mogę sobie ocenić, czy napięcie jest obustronne i do tego mogę wykonać sobie po prostu taki swobodny przejazd od początku do końca, ale też mogę po prostu przyłożyć swoje dłonie i poprosić pacjenta, aby zagryzł zęby. Ok, rozluźnij i jeszcze raz napnij.
OK. I to jest tak zwana ocena timingu, czyli patrzę, czy mięśnie napinają się obustronnie w tym samym czasie, czy na przykład jest tak, że ten napina się pierwszy, a ten dołącza. Albo może być taka sytuacja, że ten mięsień pracuje, a ten nie bardzo, więc już widzę, że coś jest w tym obszarze, że coś spowodowało w ciele mojego pacjenta, że ten obszar nie do końca chce się angażować. Mogę również zobaczyć, co się dzieje, kiedy zaczynam kompresować te obszary i czy pacjent zgłosi mi jakąś bolesność. Czyli zacznę sobie najpierw od prawej strony. Okay. I jak tak w skali od 0 do 10 oceniłbyś tutaj bolesność? Pokażę Ci jeszcze raz. Prawa strona 2 na 10. 2 na 10, ok. To zobaczmy teraz lewą stronę. Ok, a tutaj? Zdecydowanie więcej. Okay. 6 na 10. 6 na 10. Czyli tutaj już po takim zapytaniu naszego pacjenta sugeruje nam to pracę bardziej z lewą stroną. Jeżeli teraz tak, to co zgłasza nam pacjent, nakłada nam się na to, co my wcześniej czuliśmy, czyli że na przykład tutaj po lewej stronie jest bardziej twardo, sztywno, albo właśnie wręcz w drugą stronę, że ta tkanka się nie napina, to spróbujmy bardziej się skupić na tym obszarze. Techniki są bardzo proste. Tutaj głównie wykonujemy opuszki palców, z tego względu, że to są delikatne obszary. Nie chcemy tutaj spowodować wielkiego bólu, ale może być sytuacja taka, że jeżeli pracujemy w obszarze, który jest problematyczny, to tam pojawi się jakaś tkliwość, bolesność, raczej mniej jakieś takie promieniowania, ale również taki objaw może wystąpić. Wtedy, jeżeli pacjent zgłasza nam taką sytuację, mówimy mu, że to jest normalne, że jeżeli jest to miejsce problematyczne, to takie rzeczy mogą występować i po to pracujemy w tym miejscu, żeby te objawy ustępowały. I teraz po takiej krótkiej chwili naszej pracy możemy zobaczyć, czy tutaj zmienia nam się tkliwość, czy zmienia nam się bolesność. Jak teraz byś to ocenił? Jest lepiej. Jest lepiej, czyli widzę, że praca, którą wykonuję, idzie w dobrym kierunku. Więc znowu, będę się fokusował bardziej na tej stronie, bo widzę, że po takim krótkim czasie pacjent już ma jakąś zmianę, jeżeli chodzi o tą tkankę, jeżeli chodzi o bolesność. Taką dodatkową kwestią, którą ja często robię, to jest praca od mniej więcej szczytu łuku jarzmowego i idę w kierunku ucha, tak? Czyli będę pracował znowu w poprzek włókien tego mięśnia. Tutaj, jeżeli chodzi o pracę wokół stawu skroniowo-brzuchowego, może być sytuacja taka, że te napięcia będą powodowały promieniowanie na przykład do ucha, do oka, więc jeżeli pacjent zgłasza Wam takie objawy, to warto tutaj się sfokusować wokół tego obszaru. Jest to również istotna sprawa z tego względu, że mamy połączenie pomiędzy stawem skroniowo-brzuchowym a segmentami szyi, więc to, co się dzieje tutaj na poziomie segmentu, też będzie wpływało nam na napięcia, tak? Czyli to jest obustronne, że napięcia z obszaru stawów skroniowo-brzuchowych mogą wpłynąć nam na stawy pomiędzy kręgosłupem i tak samo odcinek szyjny będzie nam wpływał na obszary tutaj stawów skroniowo-brzuchowych. Zaraz przejdziemy do tej pracy, jak sobie tam wokół tego kręgosłupa szyjnego popracować. Na razie jeszcze chciałbym tutaj dokończyć parę technik, jeżeli chodzi o żwacz. Znowu przejdziemy sobie do tej techniki, gdzie ja będę się zahaczał, a Piotr będzie otwierał swoją buzię, czyli będę już przechodził sobie do takich czynnych technik. Zacznę sobie od tego, że będę wspomagał pracę tego mięśnia, czyli będę sobie szedł od łuku jarzmowego w kierunku przyczepu końcowego. Czyli wraz, kiedy ja wykonuję technikę, Piotr będzie otwierał buzię. I tą technikę staram się robić obustronnie. Tak, idę do kąta żuchwy i powracam. I znowu. Idę od łuku jarzmowego, otwieramy buźkę. Ok, świetnie. I znowu, takich powtórzeń robię około 5 do 10. Myślę, że więcej nie ma sensu, z tego względu, że będę przechodził teraz do następnej techniki i ona bardzo fajnie będzie uzupełniała mi to, co teraz zrobiłem. Czyli teraz znowu, robimy kierunek taki, że utrudniamy pracę mięśnia, czyli zahaczam się w okolicy kąta żuchwy i idę w kierunku łuku jarzmowego, a Piotr będzie otwierał buzię. Tak, czyli technika zahaczam się i rozciągam. I tu już widzę, że zarówno dla mnie jest to technika taka, gdzie muszę troszeczkę bardziej sfokusować się, jeżeli chodzi o tkankę, tak? Czyli troszeczkę głębiej muszę się wkleić i czuję od razu, że Piotrowi jest trudniej wykonywać otwieranie buzi, ale to jest normalne, bo my teraz utrudniamy pracę i wykonywanie tego ruchu. Ok, super. I również tą technikę wykonuję od 5 do 10 powtórzeń. Jeżeli chodzi o pracę z odcinkiem szyjnym,
to będziemy fokusowali się na przejściu potyliczno-szyjnym, czyli muszę zobaczyć, gdzie kończy się czaszka, a gdzie zaczyna się to przejście. Tak? Czyli pokażę tutaj na tym z tego ujęcia, tak żebyście widzieli. Kładę sobie płasko dłoń na potylicy i zaczynam zjeżdżać w dół. I w pewnym momencie robi się taki charakterystyczny dołek. Jeżeli mam pozycję bokiem, jest to troszeczkę trudniej do wypalpowania, z tego względu, że już te mięśnie na przejściu potyliczno-szyjnym, one już są w wstępnym napięciu. Natomiast jeżeli głowa jest ustawiona neutralnie, to na pewno poczujecie, kiedy zsuwacie się z czaszki, pojawia się taki charakterystyczny dołek i tam chcę pozostać. Tak? Czyli teraz będę pracował sobie na prostownikach i na krótkich mięśniach pomiędzy czaszką, a które łączą się z odcinkiem szyjnym C1 i odcinkiem szyjnym C2. Na początku wykonuję po prostu technikę taką, że wchodzę sobie pomiędzy potylicę a odcinek szyjny i po prostu sobie palcami wchodzę w tą przestrzeń i tylko trzymam. I po prostu pozwalam, że grawitacja robi swoje. Jeżeli zobaczę, że te mięśnie zaczynają się wstępnie rozluźniać, bo poczujecie takie charakterystyczne zagłębienie się, takie jakby tkanka się troszeczkę rozpuściła i jesteście głębiej. Jeżeli poczuję ten efekt, to wtedy tym ruchem, tak, wchodzenia zaczynam teraz rozszerzać swoje dłonie. Tak, czyli wchodzę w potylicę i powolutku rozszerzam swoje dłonie na zewnątrz. To jest bardzo prosta technika. Tutaj naprawdę czasami myślimy, że potrzebujemy bardziej skomplikowanych technik, jakichś celowanych. One rzeczywiście są skuteczne i czasami są potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o taką pracę globalną, to w zupełności nam wystarczy. I tutaj również praca to jest około od 2 do 4 minut. Jeżeli to jest miejsce, które bardzo fajnie wpłynie na rozluźnięcie, to na pewno to poczujecie. Czasami jest taka sytuacja, że mimo tej pracy w tym obszarze nie ma tego efektu, to znaczy, że trzeba poszukać troszeczkę w innych miejscach. Czasami może być to klatka piersiowa, czasami jest to odcinek lędźwiowy, bo mamy bardzo duże połączenie pomiędzy odcinkiem szyjnym, a właśnie tamtymi innymi obszarami, więc wtedy po prostu trzeba zobaczyć troszeczkę dalej. Natomiast jeżeli chodzi o taką pracę, taką bardzo globalną, taką bardzo taką fundamentalną, bym powiedział, to w zupełności nam wystarczy. Coś, co jeszcze można dodać na sam koniec, to jest po prostu taka praca z obszarem globalnym, jeżeli chodzi o taką pracę na czepiec ścięgnisty, to u kobiet możemy wplatać się we włosy i te włosy po prostu pociągnąć. Ale ważne jest to, żeby te pasma tych włosów nie łapać jednym chwytem, tylko po prostu wplatać się, żeby były pasemka pomiędzy naszymi palcami i wtedy po prostu pociągamy do siebie, trzymamy około 2 minuty i po tych 2 minutach prosimy o taki głębszy wdech, na wydech upuszczamy i to jest taka bardzo fajna, taka globalna technika. Natomiast jeżeli chodzi o takie zakończenie i finalny taki efekt naszej pracy, to znowu możemy sobie objąć czaszkę, wybrać ten luz tkankowy, tak? Czyli ja wtedy kończę pracę tak, że pociągam jedną rękę do siebie, drugą do siebie, przybliżam te tkanki, utrzymuję to 2 minuty i po tym czasie proszę pacjenta, żeby wziął głębszy wdech i na wydechu się rozluźnił i ja odpuszczam i to jest koniec naszej pracy. Jeśli spodobał Ci się ten materiał i jesteś zainteresowany rozwojem i poznaniem dalszych takich technik, jak pracować z całym obszarem pacjenta, to serdecznie zapraszam Ciebie na szkolenie z masażu tkanek głębokich w ujęciu klinicznym. Do zobaczenia!